Do przyszłorocznych statystyk prokuratorskich sukcesów trafi zapewne sprawa, której początek jest sukcesem policjantów. W miniony czwartek w suwalscy mundurowi dokonali spektakularnego zatrzymania mężczyzny, który miał przy sobie. Ponad ćwierć kg amfetaminy. Na jednej z subalskich ulic policjanci zauważyli zaparkowane BMW, a w nim kierowcę, który nerwowo unikał kontaktu wzrokowego z funkcjonariuszami. Chwilę później wyjaśniło się, co było przyczyną takiego zachowania. W aucie, prócz kierowcy, znajdowała się taka ilość narkotyków, która może przynieść efekt w postaci 10 lat. Pozbawienia wolności 25-latka. W miniony piątek prokuratura rejonowa zajęła się zatrzymanym. Postawiono mu zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających.